To już chyba trzeci albo czwarty odcinek, jak jesteśmy w tych pierdolonych podziemiach. Ale ja was bardzo serdecznie witam, moi drodzy. Ja jestem Rodak, a to jest kolejny odcinek Skyrima, gdzie Patryk Węgiel przemierza niezmierzone odległości krasnoludzkich ruin w Co tam jest? poszukiwaniu chuj wie czego. Dobra. Ty umieraj, ty już umieraj. Palmer. Jak ja go zabiję z tego łuku, to będę się bardzo głośno śmiał. O, ale mu przyjebałem. O, halo. Ty, Parusus, czym ty jesteś? Ty paszuł! 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 A szczuł powiedziałem! Zabić bestię, dobrze powiedziałaś. A ja teraz sobie walnę Lorda Wampirów i wyssę ich duszę. Złapię? Nie złapię. Dobra, dawaj mi swoje życie! Ty, on jest mój! He is mine! He is mine! Co mnie strzelasz? Moje. O, wchłonąłem dwa naraz. Fajnie. Dobra, dobra. Dobra, coś tam wchłonąłem sobie. Nie chcę żadnych korzeni ani nic, bo i tak nie będę mógł tego podnieść. To ja, typ niepokorny. Nikt nie wie, co we mnie tkwi. Ten sam, choć niepodobny. Ta kurski. Gimby nie znają. Kto powie, kto zna? Na pewno Żodyn nie zna. Jesteś za młodzi. Tylko ja słucham takich antycznych opowiastek i piosenek. Dżem. Wilki. Ich troje. Zabiłaś go, on miał moją duszę mieć. W sensie ja miałem mieć jego. Tak się nie robi. Dobra, nie wiem gdzie ja idę. Nie wiem jak wielka jest ta jaskinia. Ja się boję. Komnata tajemnic? Za dużo Harry'ego Pottera. Za dużo Harry'ego Pottera. Wypierdzielaj! Powiedziałem raz! O Boże, Serana, przepraszam. Nie chciałem. Wchłonięto krew życia, fajnie. Ten się chyba zbugował, bo w ogóle nie atakuje. Nieważne. Postanowione. Dobra. Oho, centurion zaraz się obudzi. Albo nie. Po co ja to robiłem? Po co? No. Dobra, gargulec jest. Nie wiem, co ja tu mogę użyć, żeby go pobić. Dobra, no to wyssać z niego życia nijak nie mogę. No to, kurde, nie to chciałem, nie to chciałem. Ku. Przywrócenie formy. Gargulec niech z nim walczy. Chociaż w sumie mogłem go pazurami ciachnąć. Ajajaj. Nie pomyślałem. Stalowy miecz. Tarcza. Rozwalił mojego przyjaciela. Ty chuju. Budzik się włączył. Upierdzielaj. Znowu ci podetnę łożyska. Patrzcie jak z nim walczę. Jak równy z równym. No. Elfia strzała, niepotrzebne mi to. Rubin, tak. Dobra. Dziękuję, doświadczenie przyszło. Gdzie jest Serana? A tu jesteś, dobra. Już myślałem, że ją zabił.
To by był taki fail. Po co ja go w ogóle dotykałem? Nie atakował mnie. Bardzo przyjazny był. Dobra, ja już widzę, gdzie ja muszę iść. Do tej wieży. Tam kolumny, bo... Uznam, że to jest kolumna. Bo wieża jest na powierzchni. Zmysły eksploracji. Wieża nade mną, górę. To jest bardzo duże, żółte coś. Tam musi coś być. Chyba, że strzegą tego, nie wiem, 5 centurionów, wtedy sobie odpuszczę. Na chwilę. Sługa Falmerów. Chwila, chwila, chwila. Dużo dusz. Bardzo dużo dusz. Dobra, dawaj mi swoje dusze. Zdychaj. Oj, sorry Serana, myślałem, że to ten drugi. Chodź tu. Falmer. Co to w ogóle jest Falmer? Jakiś zdziczały elf, czy co? Dobra. Gdzie tu jest jeszcze jeden? Tu. Dobra, trzeba trochę użyć pazurku. Zatruto mnie, o nie. Dobra. Dawaj. Krew życia. Ale żem trafił. Nie powiem. Ja go tak poszatkuję, a potem mu wessę duszę. To jest chyba najodpowiednie. Fajnie. Takie jest to podróżowanie z towarzyszami. Zabijają akurat wtedy, kiedy nie mają zabić. Serana! Dobra, ale zostaw mi jego duszę. Bloks. No. To jest po prostu wielka, gigantyczna lampa z magmy. Aha. No to ja tu sobie przyszedłem tak, żeby duszę sobie wyłapać? Okej, może być. Przynajmniej sobie je wyłapałem. Nie będę musiał latać po jakichś domach. Dobra, zwijamy, Serana, zwijamy. Tak, zrobiłem to specjalnie. Nie, wcale nie pomyliłem przycisku. Ja to specjalnie zrobiłem. Musicie mi uwierzyć. Gdzie jest Serana? Serana. Piąta rana. Cześć. Dobra, idziemy do tej wieży. Idziemy tam już od 2 dni. Jakby nie patrzeć. Trzeba doładować sobie broń. Mam jakiś pomniejszy? Mam. Ja tu już widzę, że będą bardzo fajne przyjaciele do pobicia. Centuriony, sfery itp. No fajnie, kolejny etap, który muszę przeżyć. Mam nadzieję, że on nie będzie trwał 2 odcinków. Tu jest klejnot duszy, tego wezmę. Czemu tak nagle zacięło grę? W sensie klatki były w porządku, tylko tak jakby zaczęło ciąć. Nie wiem, jak to powiedzieć. Widzieliście to. O, mikstura uzdrowienia, fajnie. Upiór i buty, to czarna strzała, czyli wezmę to. Postawię przy kominku czy coś. Jajo drozda, ja tego wolę nie pić. Znaczy nie jeść, bo wiecie. Powalstwo mi się zwiększa. Fajnie. Obfitej magii. Czone książki ja nie chcę. Wolę tego nie jeść, bo jeszcze się okaże, że to jest zatrute, przeterminowane. Pardon, przeterminowane czy coś. Zwój płomienia, zwój wyciszenia. Ufer. Prawda. No. Granat. Pierścień otwierania zamków. O. Ja go sobie nawet ubiorę w tej chwili. Aha, mogę mieć tylko jeden? Czy jakiś mam drugi? Jeżeli mogę mieć tylko jeden
pierścień, to to się mija z celem. Dlaczego ja mogę mieć tylko jeden pierścień? Przecież to jest bez sensu. Nie po to mam 10 palców, żeby mieć tylko jeden pierścień. Przesady. Bez sensu. Dobra, jak będę chciał otworzyć zamki, to sobie przemienię te pierścienie. Gdzie ja muszę iść? Tam na górę. Na pierdzie. Ale tu jest jakiś duży coś. Pocioł, cokolwiek. Nie wiem, co to w ogóle jest. Wow, wow, wow. Tak, jestem cheaterem. Ale zrobiłem to w słusznej sprawie. Dobra, teraz tylko się nie stoczyć. Nie stocz się, nie stocz się, nie stocz się. Dobra, tu jest coś, jakieś... A, jakieś krzesło, jakieś książkę. To jest. Nie wiem, ale ja muszę iść tutaj na górę. Jakieś obserwatorium jest? Chyba tak, to jest ten. Planetarium. Jest to na leksykon. Nie. Co ja teraz muszę zrobić? Wyryj treść. O. O. Chwila. Okej. Nie wiem, co ja robię. Tak ogólnie. Dobra, coś czuję, że muszę po prostu lawirować. Dobra. To jest tak, jak musi być, tak? Nie wiem. Będę po prostu kręcić. Chwila. Może ja po prostu mam na to wejść. Coś. No nie. O, ewidentnie nie. No to co? No to muszę kręcić, bo ja nie wiem, o co tu chodzi, ale... Ale muszę kręcić. Chwila, a czy to się obraca razem z nimi? Nie. To zostaje stateczne. Aha! Chwila. To się coś przestawiło, czy mi się wydawało? Chwila, chwila. O! Dobra, coś się zaczęło dziać, bo nie mogę go teraz podnieść. I się te dwa, ten jeden otworzył. Chyba jeszcze raz. Teraz. Pradawny zwój. Leksykon chyba jest trochę... No coś tam się wyryło. Ale przede wszystkim jest prastary zwój. Smok. Trzeba ci czegoś? Nie chcesz nic tutaj powiedzieć, że odnaleźliśmy prastary zwój? Nie? Spoko. Wreszcie, 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 wreszcie. Mogę się stąd wyrwać. Wreszcie mogę wyjść z tych ruin. Ja pierdzielę. Drogt. Nie wiem, co to jest, nie chcę wiedzieć. Chcę zabrać mu tylko złoto. Dobra. Co to jest? Tutaj nic nie ma. Nic nas nie zaatakowało. To jest zadziwiające. Najlepszy chód technik uczą ci, którzy przeżyli. I ja coś czuję, że się wydostaniemy na górę. Tam, gdzie był ten śnieg. I tam, gdzie nie mogłem wejść. Tam, gdzie myślałem, że trzeba użyć telekinezy. Tak myślałem. Aaaa!
Jak to otworzyć? Aha. No fajnie. Akurat na wschód słońca zdążyliśmy. Co tu jest? O. Fajnie. Fajny kuferek. A, i tu jest już pusto. Tu jest jakieś żelazne miecze. Rękawice, piły, kilofy. Dobra. A, to my jesteśmy tu. Chwila, a my byliśmy tu. Ja pierdolę, wiedziałem, że te ruiny są wielkie. Ale ja coś czułem, że takie są. Komnata czujnych. Jakieś, dobra. Mamy 15 minut dopiero. Albo aż. Zatem lecimy z dalszym... dalszymi... przygodami. Dobra. Noc nie straszna nam, bo noc nas wzmacnia, ale za to dzień straszny nam, bo dzień nas osłabia. Rymowało się to w lui, wiem. Dobra, on jest szalony, więc powinno być szybko. Przetłumacz to po prostu, ja cię zabiję, wezmę twą duszę, zostaniesz moim sługą, czy coś. Gdy wzniesiono ostatnie piętro, nie można było dodać kolejnych. To był i ciągle jest sam wierzchołek. Tak, skąd został zapomniony? Szybko. Nie ma za co, proszę. Niezwykłe. Teraz rozumiem. Struktura zapieczętowująca zachodzi na siebie w najmniejszych fraktalach. Krew Dwemerów mogłaby poluźnić haczyki, ale żaden z nich nie żyje. By jej nam użyczyć, wachlarz ich krewniaków mógł zebrać się, tworząc faksymile. Sztuczka. Coś, czego nie przewidzieli. Nie. Nawet oni. Krew Altmera, Bosmera, Dunmera, Falmera i Orsimera. Wciąż żyjące elfy dostarczą klucz. Miej odtąd ten ekstraktor. Wypije on świeżą krew elfów. Wróć do mnie, gdy zestaw będzie kompletny. Czyli co? Czyli muszę zdobyć krew elfów. Dlaczego tak bardzo chcesz to otworzyć? To pudełko zawiera serce, esencję Boga. Poświęciłem swoje życie. Dwemerowie dotykali go jako ostatni. Myślano, że zniszczył je Nerevarejczyk, ale mój pan twierdzi co innego. To jest twoim panem. Medryczny książę nieznanego. Hermeus Mora. Myślałem, że świat nie skrywa już żadnych sekretów, dopóki z nim nie porozmawiałem. Ma to swoją cenę. Poddanie się jego woli. Kilka morderstw. Sianie zamętu. Jedna czy dwie plagi. Tyle zniosę w zamian za tajemnicę. Z czasem do... Ale nie chce mi powiedzieć, jak je otworzyć. To nie do wytrzymania. Może sam nie wie. Dobra, czyli... muszę zdobyć krew orka, falmera, mrocznego elfa, leśnego elfa, elfa wysokiego rodu. Ale to nie jest obowiązkowe. Najważniejsze jest to, odkrywając tajemnicę. Ja to sobie wezmę po prostu. I dobra. I wiem, że odcinek jest krótki, ale to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, ponieważ jest to taki dobry moment, żeby go zakończyć. Tak myślę. W następnym odcinku wrócimy do... Dobra, dobra. Zamknij mordę. W następnym odcinku wrócimy do naszego zameczku, oddamy zwoje. Ciemność, ale już dość czasu spędziłam w jaskiniach. Dobra, dobra, zaraz wyjdziemy. Oddamy nasze zwoje i będzie fajnie. Dobra, oni zaczynają pierdolić. Ja... Auf Wiedersehen. Tak, do widzenia. Pa, pa. Cześć.